Dobrze. Marysia też tam rzucała. Dobrze. To mój cały majątek, jaki posiadam, to mam w bucikach. Mam ładne, ale co? O. Na takich szpileczkach chodziłam. Widzi pani? Ładne, prawda? Piękne. Lubię buciki ładne. Lubię nimi handlować, tylko żeby byli klienci. To lubię. Pani Bogusiu, woda! Bogusia, woda! Pocieszę się, że jeszcze dobra, ci dobra, dzięki. Użyczę. Mleczko nie zmieści. A masz to, przyniosę ci to. Nie, ja mam tą śmietankę do kawy. Dobra, musimy okłonąć Bogunię, bo siada. A żyć to będzie żyła. Nikogo nie było, nie pytał się nikt o mnie. No i teraz może. Teraz chyba coś mi się przypomina. No co? Opowiem ci. Byłam, no może miałam. Nie miałam 15. Jakieś 12, może 13 lat. Mój tata miał mydło. Znaczy tu na bazarze, na bazarze, kiosk, tak? Handlował No i mi się podobały takie, wiesz, zamszówki. Wtedy to były z prawdziwego zamszu. Bez piętek. Czyli takie pantofelki zamszowe. No tak męczyłam ojca i w końcu na Wielkanoc dostałam te butki. Cała jestem szczęśliwa z tych butków. Rano na rezurekcję se chcę ubrać butki, a moje butki nie mają pasków. Pies pogryzał. Nawet raz w nich nie byłaś. No, ani razu nie byłam. O piernicy mi powiem. Myślałam, że się zapłaczę. Ale te pantofle, co tam widzę, to one mi się wydają, że to nie wiem, 20-30 lat temu, to te modele były. To teraz wraca moda, nie? No, były na te kolory, nie? Takie szpileczki. Tak, były na szpilce, no. Chodziłam w takich szpilkach. No, ja też pamiętam, ubierałam się na bazarze. I suknia, i do komunii mnie mama ubierała. Pamiętam, miałam takie buty na obcasie, białe, jakieś paseczki. Kolory były takie niewygodne, że tylko ich miałam na wesele. Myślałam, że to klienci, że nie. Nie ma klientów. Nie ma klientów. Żebym ja nie zapomniała. Tak, to tak, już. Nie. A która to jest godzina? Po 12 chyba już jest. 15. Mhm. 12.15. No to jeszcze. A nie musicie jeszcze się zamknąć. Ale już to z tobą przyjdzie pogadać, bo ci się chce trochę nakręcić. Ale jeszcze powiedziała, że pani to było szale.